Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do zmodyfikowanego Star Sectora. Jest to kolejny odcinek, w którym będziemy eksplorować nieznane nam jeszcze układy planetarne w celu zdobycia jak największej ilości zasobów, projektów, okrętów, uzbrojenia i innych rzeczy, które dość trudno jest zdobyć w sektorach centralnych, właśnie w celu jak najlepszego przygotowania się do walki w tych sektorach centralnych w przyszłości. Na ten moment nie znajdujemy tutaj aż tak dużo, aż tak użytecznych rzeczy. Mamy dość dużego pecha do tej eksploracji. Znajdujemy albo bardzo mocno brnione systemy, których za bardzo nie mamy jak ruszyć, albo pustawe miejsca, w których nie ma nic interesującego. Znaleźliśmy w poprzednim odcinku miejsce, które może w przyszłości w ostateczności nadać się jako nasz przyszły dom. Dwie planety, jedna z nich dość optymalna pod kolonię, druga nie aż tak dobra, no ale zobaczymy jak to koniec końców wyjdzie. Dobrze, jak tutaj wygląda sytuacja? Skoczmy sobie tutaj i zobaczmy, co ciekawego w tym konkretnym układzie planetarnym piszcie. O, coś jest na orbicie. Orbitalny habitat. Jest szansa, że coś ciekawego z nim znajdziemy. Znaleźliśmy administratora. Administratorzy mogą zarządzać planetami, gdy w przyszłości jakąś skolonizujemy. Tak, rozpocznij operację odzyskiwania złomu X-Lu. To jest jeden z modów dodanych, jedna z modowanych frakcji. Ich kadłuby i uzbrojenie i myśliwce. Nauczmy się tego, tej rzeczy. Zabierzmy ze sobą cały złom, jaki jesteśmy w stanie unieść. I przeszukajmy znów. Zabierzmy wszystko, co da się unieść, posortujmy. I wyrzućmy to, co jest najmniej warte na ten moment. Pyk, pyk, pyk. Widzimy, że na orbicie tego gazowego olbrzyma znajduje się złom. 150 jednostek z 666, dokładnie 666 jednostek zapasów obecnie posiadamy. 150 musielibyśmy zużyć, żeby sprawdzić tego gazowego olbrzyma. Na pewno prawie nam się to nie zwróci, ale i tak niedługo będziemy wracali do układów centralnych, więc równie dobrze możemy pro forma to zrobić. No i tak jak mówiłem, nie zwróciło się to nam w najmniejszym nawet stopniu. No. Ale przynajmniej jest to rzecz przeszukana. Dobra. Jest tutaj nieaktywna brama. I jest tutaj kilka światów. Zobaczymy. Jeżeli ten świat będzie bardzo, bardzo dobry do zamieszkania, to teoretycznie, potencjalnie tutaj też będziemy mogli spróbować w przeszłości bazę założyć. 125% cienka atmosfera, ok, ale nie ma właściwości nadającej się do zamieszkania, czyli nie będzie tutaj ani substancji organicznych, ani możliwości hodowania żywności, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak, nie ma takiej możliwości. Wyjdźmy, eksploracja. O, proszę bardzo, na orbicie znajdowało się odrobinkę złomu. Czy my chcemy cokolwiek z tego złomu? Teoretycznie moglibyśmy, ale raczej przerobię to na żyletki. I znów praktycznie nic użytecznego wśród tych ruin nie znaleźliśmy. Puśćmy sygnał i tak jak się spodziewałem, dookoła bramy skokowej, moi drodzy, mamy troszeczkę złomu. Zobaczmy. Ta flota, jeżeli jest wroga, to będziemy w nie najlepszej sytuacji. Ale nie wydaje się być wroga. Więc zaryzykuję. To jest dość duże ryzyko, żeby obok tak dużej floty, która
tej nastawienia nie jesteśmy w 100% pewni, żeby się obok niej kręcić. O, ciekawe. Zupełnie nieuszkodzony transporter. To nie widzę sensu przerabiać go na żyletki, szczerze mówiąc, bo jest zupełnie nieuszkodzony i możemy go za więcej sprzedać niż będzie jego kadłub wart przerabiony na żyletki. Dodatkowo nie mamy też za bardzo miejsca, prawda? Mamy... Nie, czego mamy za dużo? System... A, już nie mamy za dużo, bo przecież nowy okręt, nowy statek, który przyjęliśmy, również ma troszeczkę pojemności i troszeczkę tych zasobów mógł na swój pokład przejąć. A, dobra, 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 więcej informacji, więcej złomu. Ten ma jedno uszkodzenie i nie, tego już nie będziemy chcieli przejąć, bo spowolni całą naszą flotę. Pyk, pyk, pyk. Ciebie, Point Defense Shuttle, nie, raczej ciebie nie wezmę. Wiem, że na ten moment nasza flota jest słaba, ale nie aż tak słaba, żebyśmy rozważali odzyskiwanie tego typu małych popierdółek. Pyk, 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 pyk. I troszeczkę rzeczy odrzucimy. I jeszcze jeden aktywny... Okej. Czyli coś na orbicie tej gwiazdy się znajduje. I znów pokusimy odrobinkę los, próbując przelecieć obok tej dużej floty. Ta w każdej chwili może zdecydować się, że hej, to jest łakomy koncept. Co prawda musimy ich najpierw rozwalić, zanim zbierzemy z nich złom, no ale to nie powinno stanowić problemu. To jest troszeczkę nieopłacalne, co teraz zrobiłem. Chociaż zobaczmy. To było dość duże ryzyko, które tak nie do końca się opłaciło z tego co widzę. Troszeczkę blueprintów znaleźliśmy, ale większość z nich jest dość mało użyteczna. I to jest też ciekawe w zbieraniu złomu przy posiadaniu tak dużej ilości modów dodających frakcji uzbrojenia. Jak widzicie, prawie każdy element uzbrojenia pochodzi z innej modyfikacji, co sprawia, że za każdym razem jest to świeże doświadczenie, że tak to ujmę. Dość szybko, dość wiele różnorakich, dziwnych i ciekawych systemów uzbrojenia zbierzemy. O, dookoła tego gazowego olbrzyma również są ruiny. Ale nie wiem, na ile będę w stanie sobie pozwolić na marnowanie tak dużych ilości zasobów. No i tutaj znaleźliśmy dość ciekawą, dużą ilość ciekawych rzeczy. Niefortunnie, prawda, większość z nich musimy znów wyrzucić w próżnię i pustkę kosmosu, ponieważ nasze ładownie nie pozwalają nam zwyczajnie zabrać ze sobą tego. Ciekawe. Wiele modyfikatorów kadłuba jest z modów, jest dostępna tylko i wyłącznie dla statków wewnątrz danego moda, czyli na przykład Aprolite. Modyfikacje są dostępne tylko dla kadłubów, które pochodzą z tej samej modyfikacji. I tak możemy się tego nauczyć. Wszystko na pokład i nadmiar wyrzucić. I skoro mamy taki problem, moi drodzy, że nie mamy miejsca w ładowni, no to myślę, że możemy więcej zasobów zużyć. Jak widzicie, tyle zasobów zdobyliśmy, że prawie mamy tyle samo, co przed eksploracją poprzedniego gazowego olbrzyma. I ten gazowy olbrzym ma trudność do zamieszkania zaledwie 150%. Intrygujące. Po prostu domyślna wysoka grawitacja, no bo gazowe olbrzymy z założenia, prawda, mają grawitację wielokrotnie, przyciąganie grawitacyjne wielokrotnie większe niż studnię grawitacyjną głębszą
jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia tej względności, prawda, Einsteina. Dobra, nie będę może głupkę z siebie bawić i robił, po prostu przeszukamy te ruiny. I znów nie znajdziemy nic super mega dobrego, ale mamy po prostu szansę na znalezienie czegoś fajnego. Nie ma żadnej gwarancji, że coś fajnego faktycznie znajdziemy. Więc musimy tą kostkę rzucić, prawda? Aby mieć szansę, a żadnej gwarancji nikt nam nie daje. Jeżeli nie przeszukamy żadnych ruin, to na pewno nic fajnego nie znajdziemy. I ten układ planetarny, gdyby miał choć jedną planetę stricte nadającą się do zamieszkania, byłby świetny. A w ostateczności, jeżeli nie znajdziemy żadnego innego układu planetarnego ze znośną ilością materiałów wybuchowych, czy niestabilnych, które będą służyły do produkcji paliwa w przyszłości, no to będziemy mogli rozpatrzeć ten układ planetarny, dlatego nie rozwalę tego przekaźnika. Wiecie co? Naprawię wręcz ten przekaźnik. Ponieważ w ten sposób dowiemy się więcej na temat tego, co się wydarzyło w układach centralnych. I na przykład, jeżeli zechcemy, będziemy mogli zapolować na jakiegoś pirata po drodze. Czy to jest... Nieważne. A, momencik. Siega. Misje. Story. Gate. Okej. Okay. Czyli ta brama... Musimy do tej bramy podlecieć raz jeszcze. Bo ta brama to jest brama, którą musimy sprawdzić w imię pewnej modyfikacji, która skupia się właśnie na bramach. I na razie tyle wiemy. I zaraz dowiecie się, co dokładnie tutaj się wydarzy. Bo zupełnie na oślep tego questa nie realizuje. I zaraz zobaczymy, cóż takiego właśnie może się tutaj w tej domenie, w tej kwestii wydarzyć. Ok, podlećmy do bramy. I przelećmy przez tą bramę. A więc bramy skokowe były dawniej metodą, która pozwalała przemieszczać się po całym skolonizowanym przez ludzi rejonie galaktyki. Jest wiele, nie wiem, tysięcy takich gwiezdnych sektorów, jak ten, w którym obecnie się znajdujemy. I między nimi wszystkimi za pomocą bram można było się poruszać. Z jakiegoś powodu bramy się dezaktywowały. Nie wiemy, czy to tylko w tym starym sektorze, czy na przestrzeni całej galaktyki. Ludzkość jest, prawda, uwięziona tylko w tym gwiezdnym sektorze, który tak dobrze rozbudowany nie był, więc mamy niemalże taki scenariusz apokaliptyczny, prawda? Ponieważ wszystkie linie dostaw zostały przerwane i kolonie muszą sobie radzić same z siebie, kiedy wcześniej wystarczyło przelecieć przez bramę i być na drugim końcu galaktyki, gdzie na przykład kupowało się ogórki i wracało na obiad z powrotem na swoją kolonię. Więc te bramy są nieaktywne od kolapsu, prawda? Tak jak mówiłem. Ta brama z jakiegoś powodu ma uzupełnione paliwo. Spróbujmy przelecieć przez tą bramę. I moi drodzy, z jakiegoś powodu ta brama zadziałała. I od razu mówię, że w podstawowej wersji gry wszystkie bramy są nieaktywne. Jedna z modyfikacji, przebudzenie bram gwiezdnych, chyba jakoś tak to się nazywa po angielsku. Zresztą jest na liście modu, więc możecie to sprawdzić. Pozwala aktywować do dwóch czy trzech bram gwiezdnych używać ich w ramach swojej rozgrywki. One nie są darmowe,
Trzeba zużyć dokładnie tyle samo paliwa, ile zużyłby przelot do tego punktu, ale można to zrobić natychmiast. Więc powiedzmy, że bawicie się w eksplorację i wasza kolonia jest atakowana, wasza kolonia znajduje się na drugim końcu sektora gwiezdnego. Normalnie musicie zacząć tam lecieć od razu, a jeżeli macie bramy gwiezdne, no to możecie zaczekać i w ostatnim momencie tam wskoczyć natychmiast, prawda? Tylko zużywając paliwo. Dobra, to jest właśnie, cała nasza załoga zgadza się, żeby dochować tajemnicy. Notabene to byłoby absolutnie niemożliwe, a ktoś na pewno puściłby parę z gęby, za przeproszeniem, w lokalnym barze, tak samo jak możecie zauważyć, że zawsze piraci można od piratów kupić informacje, gdzie jest ich baza, tak samo my na pewno byśmy się wygadali odnośnie tego. Nie możemy używać bramy skokowej, jeżeli jesteśmy śledzeni przez jakąś flotę. To jest istotne. Ok. Czyli w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli, możemy z tego układu planetarnego, w którym obecnie się znajdujemy, który jest praktycznie w centrum i ma skoczyć na obrzeża do Jaio, prawda? Czy do Dalar. I będziemy mogli kontynuować eksplorację, a tymczasem możemy udać się na którąś z tych kolonii w okolicy i sprzedać nadmiar rzeczy, które mamy. I teraz pytanie, gdzie my wolelibyśmy się udać, żeby to sprzedać. Najpierw rozwalmy piratom tą platformę sensoryczną. I tak nas nienawidzą, więc niewiele to zmieni. Zabierzmy wszystko, co nie jest utracone. I możemy po kolei podlecieć do... A, zapomniałem aktywować... Zapomniałem aktywować, moi drodzy, transponder, a przecież jesteśmy w sektorze centralnym, więc jest to niezbędne. I kolejny poziom możemy zainwestować. Co my chcemy zrobić? Zachowam ten poziom na ten moment, jeżeli znajdziemy jakieś ciekawe okręty do zakupienia, to wezmę sobie więcej oficerów. Na ten moment jakbym nawet wziął jednego więcej oficera, to mamy tylko jeden okręt militarny, który by się do czegokolwiek nadawał. Podlećmy do tej bazy. To jest również jedna z frakcji dodana wewnątrz modyfikacji. Co my tutaj mamy ciekawego? Jakieś zadanie? Nie obchodzi mnie to zadanie. Żadnych ciekawych osób i możliwość co najwyżej sprzedania rzeczy albo na czarnym rynku, albo na otwartym rynku. Co my sądzimy o tej frakcji w ogóle? Czy chce nam się z tą frakcją współpracować? Shadow Yards. Jeżeli się nie mylę, Shadow Yards jest w jakiś sposób związana z piratami? Możemy to sprawdzić, prawda? Zawsze można odpalić Intel, a profil Shadow Yards. Jeszcze jakiś inny sposób można to dać. A, frakcje. I tutaj znaleźć Shadow Yards. I to nam powie więcej o tej frakcji. A, przeciwko domenie się buntowali. Nie są propiraccy, są pro niedomenowi, że tak to ujmę. Czyli źle pamiętałem. Możemy z nimi współpracować, ale nie mają zbyt ciekawych okrętów, przynajmniej w tej swojej bazie. Zamiast tego możemy podlecieć do PSN. PSN-ie są z domyślnej, bazowej rozgrywki.
i z PSN-ami możemy chcieć się normalnie dogadać. I to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.